W gminie Klębów coraz więcej mamy terenów zagospodarowanych. Parki, chodniki czy place zabaw to tylko część infrastruktury należącej do obowiązków pracowników ZGK. W drugiej części o ZGK przyjrzymy się pozostałej działalności. Koparka i ciągnik to sprzęty, które z pewnością pozwalają utrzymać poboczną zieleń w ryzach. Park maszynowy, którym dysponuje zakład, z roku na rok się powiększa, co ułatwia podejmowanie coraz większej liczby działań. Już dziś ZGK jest na tyle samodzielne, że takie zadania jak wymiana przepustów, odtwarzanie rowów czy koszenie poboczy nie stanowi dla nich żadnego problemu. Natomiast zimowe utrzymanie dróg oraz ich równanie jest zlecane firmom zewnętrznym. Od dłuższego czasu jednostka prowadzi działania przeciwleśnym śmieciarzom poprzez montaż fotopułapek. Dzięki ich działaniom łatwiej wykryć sprawców i usunąć z lasu to, co po nich zostało. Drobniejszy sprzęt, taki jak piły, rębak, kosa czy spawarki, pozwalają utrzymać porządek na placach zabaw. Wymiana znaku drogowego lub montaż szlabanu w lesie to kolejne zadanie, które wykonują we własnym zakresie. Sporo tego, ale tak wygląda praca w ZGK.